Cześć, witam Was na moim kanale i w dzisiejszym filmie mam dla Was informację o tym co będzie w nowym patchu niedawno mówiłem o tym jakie będą buffy mamy tam buffy dwóch legend mamy buffy dwóch epików a dzisiaj bardziej skupimy się na updatech typu quality of life czyli usprawnieniach samej gry po to żeby nam ułatwić życie wczoraj pod filmem dotyczącym asendowania akcesori nie, akcesoriów, artefaktów były narzekania, że mamy ciągle nowy content, a nie ma żadnych zmian w Quality of Life. No i tutaj, Plarium, jakby to usłyszało, i właśnie odpowiada e, na te potrzeby również. Niedawno, chociaż niedawno, to już było ładnych parę tygodni temu, był wywiad Cyrilli, e, wywiad udzielony Ashowi, i tam e, mówiła Cyrilla o tym, że będą zmiany dotyczące e, Doom Tower i planują przestać dodawać nowych czempionów i nie będziemy już zbierać fragmentów, a będzie to zastąpione, jak ona to powiedziała wtedy enigmatycznie, jakimiś zasobami no i następuje ten moment po zebraniu obecnych fragmentów na obecnych czempionów nie będziemy mieć kolejnych, za to będzie to zastąpione będzie to zastąpione materiałami do Forge'a, czyli jak teraz mam tutaj fragmenty i widzimy, mamy tutaj, ja Wasala akurat zbieram, yy, ale mamy tutaj innych czempionów. O, tego już jest całe mnóstwo. Zjedźmy do kogoś, kto jest. O, był Urost, Gomlok, Wal Basata. Tak, to są wszystko czempioni, legendy, ale mamy też epików, których fragmenty zbieramy, robiąc secret roomy. No, od teraz będzie, to, będzie z tym koniec. I po zrobieniu kolejnych Secret Roomów Tutaj nie będziemy dostawać fragmentów, czempionów, będziemy dostawać materiały. No i oni tutaj, zerkam na moją ściągę. Napisali, że będą to różne fragmenty, yy, materiały do Forge'a. Różne nie oznacza koniecznie, że będą to materiały, które mamy tutaj. Tak? za każ każdego bossa i farmienie niebosa dostajemy fragmenty. Mam nadzieję, że to oznacza, że będą tam również fragmenty. Yy, fragmenty cały czas mam. Fragmenty w głowie, że będą tam materiały na przykład do setów, który, które, mamy, e, które mamy w Forge Passach. Forge Pass to jest jedyna możliwość zdobywania tych materiałów. Mam nadzieję, że tutaj w tych Secret Roomach tutaj to uwzględnią. Może też być tak, że wymyślą zupełnie nowe sety, na które będziemy zbierać te materiały. Mam nadzieję, że to nie jest droga, w którą pójdą i raczej będziemy zbierać na to, co już mamy, bo tych setów jest naprawdę gigantyczna już ilość. Nie wiem, czy potrzebujemy kolejne, także mam nadzieję, że tutaj będą właśnie materiały, te, które farmimy obecnie w Doom Tower, ale też. Te z Forge Passa. Także to jest pierwsza zmiana. Nie będzie fragmentów czempionów. nie będzie nowych czempionów. będą tam materiały. A jak już jesteśmy w Doom Tower, to wprowadzą jak to nazwali Doom Tower Auto Climbing. Czyli jeżeli rozpoczniemy walkę tutaj na piętrze, to będzie opcja jakiegoś automatycznego przechodzenia do, na kolejne piętro. I będzie to ignorować Secret Roomy, także nie będzie to automatycznie Secret Roomu i będzie to przechodzić kolejnych 9 pięter i będzie zatrzymywać się na bosie. Na bosie już automatycznie sami będziemy musieli. Nie będzie to wchodzić automatycznie. Sami będziemy musieli wchodzić na bossa. Czyli dokładnie tak jak działa RSL Helper dla tych, którzy z tego y, narzędzia korzystają, on też automatycznie przechodzi wszystkie piętra i zatrzymuje się na bosie. Więc Plarym wprowadza kolejną opcję. Fajnie, jest to nie jest to może jakaś wielka rzecz, ale jest to coś, co nam y, ułatwia życie. Będziemy mogli po prostu puścić tego autoclimbera i zapomnieć wrócić do gry za jakiś czas i zobaczyć gdzie jesteśmy, przejść już tego bossa. Także to jest druga zmiana. Trzecia zmiana to będzie poprawione UI dotyczące tego gdzie startujemy, wchodząc na konkretnego, na konkretny dungeon. I tutaj wymienili tak: dungeony, kampanie i faction wars. Niestety nie ma tutaj Doom Tower. Ale o co chodzi? Automatycznie będzie nas przenosić na to piętro, czyli teraz jak wchodzę na spidera, jestem na samej górze. A zmiana będzie polegać na tym, że jak ostatnio formiem poziom 25, to od razu tutaj wystartuje. Nie trzeba będzie scrollować. Może nie jest to duża zmiana, ale jest to coś, co czasem może wkurzać, że trzeba scrollować, automatycznie będzie nas przenosić do ostatniego miejsca, gdzie farmiliśmy. Mała, ma, ale przydatna zmiana. No i na koniec, znaczy tutaj jeszcze wracając do tego, martwi mnie tylko to, że nie jest tam wymieniony Doom Tower, ponieważ teraz zawsze to mnie strasznie irytuje, że jak wchodzę i robię potem, mm, robię potem Secret Roomy, a robię je masowo na sam koniec większości, to przenosi mnie do bossa, którego ostatni raz farmiłem, nie przenosi mnie do Secret Roomu i zawsze muszę potem scrollować i scrollować. Mogliby też to tutaj dołączyć. No i na koniec ostatnia zmiana, jaką, e, jaką mamy, to będzie zmiana dotyczący Instant Upgrade, czyli w tym momencie, może tutaj coś znajdę szybciej. Mamy Upgrade, mamy Instant Upgrade, w tym momencie, jeżeli Tutaj automatycznie chcę przejść od razu do 12 poziomu, wrzucam 12, no i przenosi mnie do 12 poziomu, ale nie wiem ile srebra mi to zjadło. I zmiana będzie polegać na tym, że po tym instant upgrade dostaniemy tutaj pop-up, który nam pokaże ile nas to kosztowało srebra. To, to nam pozwoli lepiej zarządzać naszym srebrem, bo to na co ludzie narzekali, bo ta zmiana jest, była absolutnie fantastyczna. jedna z największych zmian w tej grze. Ale minusem tego było, że ludzie strasznie szybko zaczęli zużywać swoje srebro, nie mając tego poczucia, ile srebra wydają. No więc teraz Plarium na to odpowiada i będziemy widzieć, ile nas kosztowało srebra podniesienie rzeczy do konkretnego poziomu. Bo jak wiemy, to jest RNG, to może być różna ilość prób, więc różna ilość srebra. Także teraz będziemy wiedzieć, ile nas to wszystko Kosztowało. Także to są cztery zmiany Quality of Life, które pojawią się w nowym patchu. No, myślę, że w przyszłym tygodniu już tego patcha możemy się spodziewać. Powoli zbliża się też świąteczna fuzja. Podejrzewam, że będzie to klasyczna fuzja. No i to oznacza, że będą nowi czempioni. No, poza fuzją, wtedy byłyby nowe epiki, nowe rarki, po to, żeby tą fuzję zrobić. A jeżeli będzie to fragmentofuzja. No to i tak mamy jednego nowego czempiona, a zazwyczaj dorzucają coś jeszcze. No, czekamy na kolejne informacje i czekamy na to, kiedy ten patch się pojawi w grze. No a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć!